Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się już w ostatniej, finałowej misji z gry Transport Fever. Kampania europejska, misja siódma przed nami, kanał La Manche, moi drodzy. Wiek powoli dobiega końca, dla magnatów transportu przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Żelazna kurtyna opadła, wschód i zachód ostrożnie zaczynają się kontaktować. Europa się jednoczy. Pewna kobieta nazywana szacunkiem zarówno przez przyjaciół, jak i wrogów, żelazną damą, oddała kapitalizmowi wielką przysługę. Ograniczyła zakres funkcjonowania państwa opiekuńczego, zmniejszyła wpływy związków zawodowych i przekazała przedsiębiorstwa państwa w ręce prywatnych firm. Idealne warunki dla nowych projektów. Moi drodzy, tak, będziemy grali po stronie Margaret Thatcher, z drugiej strony tam wtedy kto jest? Mitron jeszcze? Czy Pompidou? Nie, Pompidou już chyba nie jest, chyba jest Mitron wtedy. Chociaż nie pamiętam, jak to jest po stronie francuskiej. Możecie sprawdzić, to był w tym samym okresie mniej więcej prezydentem we Francji, bo nie pamiętam. Jeśli chodzi o medale, to mamy ukończ fazę przygotowania drążenia na czas, dochodowy interes, poradź sobie bez dodatkowych dotacji. Tego medalu nie robimy. Uścisk dłoni. Dopilnuj, żeby pracę budowy ukończyły pracę w odstępie maksymalnie jednego miesiąca. Wzrok rentgenowski, zbadaj dno morskie oraz drążenie tunelu. Udoskonal materiały do drążenia tuneli. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. To jest akurat spoczko ładne. To tam żona. No, więc tutaj akurat jest spoczko, bo fajna mapa, bo będziemy mieli i pasażerski ruch, i trochę towarowy, i więc wszelaki. Mamy 1987 rok, o, 4 lata przed moim urodzeniem. Mój brat się urodził wtedy. Margaret Thatcher została właśnie po raz trzeci z rzędu wybrana premierem Wielkiej Brytanii. Wreszcie możemy zająć się projektem, który był planowany od ponad 200 lat. Lądowym połączeniem, które pozwoli przewieźć pasażerów z Francji do Anglii bez konieczności użalania się z wodą. Tunelem pod kanałem La Manche. Wybrano z dobudowy tego arcydzieła inżynierii. A jak żeby inaczej? Dowieźmy naszych umiejętności. Okej, rozpocznijmy misję. I pierwsza misja to jest przygotowanie. Wreszcie możemy zacząć. Tunel miał być zbudowany już dawno temu. Jednak ostatnim razem, gdy próbowano tego dokonać, skończyło się trochę głupio, bo nagle zabrakło funduszy. Tym razem wszyscy są w dobrych nastrojach, zwłaszcza inwestorzy. Jednak na próżno czekać na państwowe dotacje. Pani Thatcher nam ich nie udzieli. Bezrobocie jest wysokie, a pracownicy tani. Spróbujmy też tanio kupić towary potrzebne do budowy. Okej, jakie tu są jeszcze podatki? To pierwsza z was projektów. Szacuje się, że okej, 3 lat. Jest szeroki. Budować na nim mosty, drążyć pod nim tunel, użyć statków, aby transportować się zbędne towary. W 3 lata chcecie to zrobić. Ciekawe. Ja zaś zrobię coś absolutnie innego na początek. Nie wiem, czy to zadziała, czy nie, ale zanim zaczniemy robić, uwagę, przyjrzyjmy się mapie, jak to wygląda. Tu mam jeden construction site, tu jest drugi construction site. To jest proste. Dalej. Co jeszcze pozostaje? Żeby zrobić construction site, potrzebujemy maszyn. Maszyny robimy po stronie francuskiej, w Calais. Calais wymaga desek oraz stali. Deski są o tyle proste, że tu mamy tartak, tu mamy deski. W Anglii w 87 już to widzę, żeby jeszcze było drewno do cięcia. No, większy problem zaczyna się ze stalą, bo o ile ruda żelaza jest bardzo prosta, to węgiel jest już bardziej skomplikowany, bo trzeba go przewieźć tutaj. Następnie stal oraz deski zwozimy tutaj i wtedy to musimy rozwieźć na dwa miejsca, to znaczy maszynę musimy zwozić zarówno tu, jak i tu. To jest proste, to nie. Jeżeli chcemy zrobić, żeby construction site obydwa się ukończyły w tym samym miejscu, no, będziemy musieli się napocić. Plus, tutaj będzie później misja, żeby dowieźć do Hastings. Wtedy będziemy mieli tańszy koszt tunelu. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o tę mapę. Ja zacznę troszkę inaczej. Tak jak wam mówiłem, ja zacznę od połączenia linią pasażerską tych dwóch miejsc. Nie jestem pewien, czy to zadziała dobrze, ale spróbujemy. Linie pasażerskie zwykle, może nie od razu, ale bardzo szybko zaczynają przynosić fajne zyski, więc skorzystam z linii pasażerskiej. Myślę tylko, jaki typ dworca jeszcze tu zrobić i jak połączyć sobie miasto ładnie. Może zacząłbym od czegoś takiego, że tutaj bym... A jest szansa nie usuwać budynku? Jest. Niewątpliwie. Może aż tak to nie, wiesz? Poczekajcie. Zróbmy coś takiego. Co, nie chcesz się połączyć? Kumplu, nie rób mi tego. Zrób coś takiego. Nie zmieścisz się. A wąską? Wyrównywanie terenu ma konflikt? Dziwne. No dobra, to zrobimy takiego... O. Zawijaska. I tym sposobem to jest idealne miejsce na zrobienie stacji kolejowej. Tutaj towarzysz końcowy. Jeden tor, jeżeli już to będziemy go skalowali inaczej. Oczywiście zelektryfikowany, bez połączenia, 160 długość peronu. To jest idealny warunek według mnie. Zróbmy cię tutaj. A, tutaj. Może tylko troszkę bardziej cię wykierunkuję. A, bo tędy pojedź, faktycznie, to jest niegłupi kierunek. Dobra, jedziemy. Tory dużych prędkości, bo raczej to już jest ten moment, że już powinniśmy na dużych prędkościach jeździć.
pójdźmy troszkę trasy. Teraz kolejna rzecz, słuchajcie, to taka ciekawostka. Jeżeli budujecie drogę przez to, usuwajcie, bo kolej kształtuje się w zależności od tego, jaki tor się znajduje. W sensie, co jest pierwsze, czyli jeżeli była zbudowana droga pierwsza, to do tej wysokości będzie się próbowało dorównać. A w tym sposobem to droga zjeżdża w dół. To taka informacja mała dla was. Drogie to. A gdybym chciał skręcić w ten sposób? O, skręćmy. Aczkolwiek nie podoba mi się do końca, to możemy tak pojechać. Mimo wszystko. Dobra, zastanówmy się jeszcze nad Dunkierką, jak tutaj będę chciał zrobić przejazdy moje. Dobra, już wiem. To też nie będzie super skomplikowane, średniej szerokości. 180 tysi. Ładnie. No i następnie oczywiście zróbmy jeszcze tutaj peron jakiś ładny. Końcowy, tak, pasażerski niech będzie. Tu jest brzydki teren bardzo. A tu? Tutaj też jest paskudny teren wręcz. A tak? Gdybym zrobił? Strasznie mi się nie podoba tutaj to ukształtowanie terenu. Pokaż kurwaturę tutaj. A, brzydka jest. A tu? O, tu jest w miarę płasko, patrzcie. Prawie jak gimnazjum, dobra, okej. W ten sposób. W ten sposób. W ten sposób. Dobrze, i teraz poproszę peron. O, patrzcie, jaki ładny. Może coś takiego. O. Niechaj będzie. Nie pamiętam, gdzie ja tutaj torem wyjechałem, w którą stronę. Tam. Fajnie byłoby minąć ten steel mill od tyłu. Nie ukrywam. Tu idzie dosyć gładko, widzę, że budowa trasy. Bez nawet jakichś większych wkopywań się w teren. O, widzicie? I znowu on chce mi tutaj poprawiać teren sobie. Ale ja nie chcę tego. Ja chcę, żeby to teren dorównał się do mnie potencjalnie. I teraz mogę sobie dociągnąć tutaj wiejską drogę. O, widzicie? I on się tutaj wtedy dorównuje. Tylko użyjmy magicznej różdżki, może go ulepszymy faktycznie. Do wyższego poziomu. Dobrze. Jak tyś tu pojechał? Tak pojechałeś. Dobra, to trzeba by się tutaj zawinąć delikatnie. No tak, żebyś 300 na godzinę trzymał mimo wszystko. I powiedz mi, jak będzie wyglądało to połączenie. Zrób w ten sposób. Okej, brzmi jak dobra kolej. Potrzebujemy jeszcze oczywiście depo gdzieś na trasie. To miejsce jest tak samo dobre jak każde inne. Niechaj będzie, to 2 miliony nas kosztowała tylko infrastruktura kolejowa, więc... Dobra, jeszcze infrastruktury całej nie skończyłem, ale nie sądzę, że będzie kosztowała nas dużo więcej. To już będzie zaraz koniec infrastruktury, jak zrobimy depo. Ładnie. Pokaż jakiś pociąg pasażerski. Jako będziemy jeździli? On to jest fajne 140, których ostatnio miałem. Te 140 lokomotywy. Mi się podobały, one fajnie jeździły. O te, za 8 milków one są. No, to jest dobra lokomotywa. Kupmy go na 4 wagony może. Są te wagony. Raz, dwa, trzy, cztery. Tyle starczy, myślę. Może to jest overkill na sam początek. Zobaczymy. Pociąg jeden mamy. Dobrze, w porządku. Tobie od razu przygotujmy trasę. To będzie... Jak się te miejscowości nazywały? Boulogne, Surmer i Dunkirk. Dobra. Pokaż tę linię pierwszą. Zaraz ją zedytujemy oczywiście tylko. Otwórzmy tutaj przegląd linii. Linia 1. Boulogne, Surmer, Sumer, tak to chyba jakoś powinno być. Nazwijmy to po... Dobra, to nazwijmy Boulogne, Dunkierka. Tak będzie prościej, wtedy będziemy wiedzieli, o co chodzi. Pojedziemy oczywiście stąd, oczywiście dotąd. Dobra, mamy pociąg, mamy trasę. Wiemy, co robić. Dobra, teraz potrzebujemy zrobić kolejną rzecz, a mianowicie komunikację miejską do wożącą pasażerów. Świetne byłyby tu tramwaje jednak, ale no nie mamy. Zróbmy tutaj drop point, większy. Dobra. I będziesz jechał jak? Niech to będzie ostatni przystanek. Pierwszy zatem zrobimy, nie wiem, gdziekolwiek. Tak szczerze mówiąc, gdzie ja zrobię depo? Tutaj zrobię depo samochodowe. To pierwszy przystanek powinien być gdzieś tutaj.
Dobra, zróbmy przystanki. Tu będziesz kończył trasę. Czyli jedziesz po prawej stronie ulicy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I wracasz tam, dobra? Tu mamy to wszystko załatwione. Poproszę teraz depo samochodowe, towarowe. O, samochodowe. Zajezdnia drogowa. Możesz startować stąd, ok? Kup pojazdy drogowe, pasażerskie i te many widzę, że są, one są sprawne. Zacznijmy od 8 sztuk może. Stwórz linię. Dobra. Bowlon ZTM. Jedziesz sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tu finiszujesz. Mhm. Dobra, do Bulon jadą autobusy już. Komunikacja miejska powinna banglać nam w tym miejscu. Analogicznie w Dunkierce by trzeba zrobić. I tutaj dosyć podobnie, bo tutaj robimy zrzutowy dworzec dla pasażerów. Niech będzie tutaj. I tutaj kończymy trasę, zatem... oj, źle to zrobiłem. Tak. Kończymy trasę, będziesz wjeżdżał z tamtej strony, jedziesz po prawej stronie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj poproszę jeszcze. Okej, okay, chyba większość miasta pokrywam, może z ścisłego centrum nie. Tak też może być. Dobrze, i oczywiście depo samochodowe potrzebujemy jeszcze tutaj. Może w drugą stronę, Ignacy. Mhm, dobrze. I tu analogicznie 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Troszkę nas to kosztowało, ta przyjemność. Stwórz linię. I to będzie Dunkierka ZTM. I ty jedziesz sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bardzo ładnie. A więc mamy tę linię towarową wykonaną. Dobra, róbmy dalej. To będzie prosta trasa. Tu poproszę wiejską drogę średniej szerokości tylko. Poproszę zrobić coś takiego. Niechaj będzie nawet, że drogo. Dalej, potrzebujemy depo towarowe. Tutaj. Dobrze. I potrzebujemy depo towarowe tutaj. Czyli tutaj plac załadunkowy. Dobra, to było akurat proste. 6 samochodów, to jest chyba maks, ile potrzebujemy. Oczywiście potrzebujemy depo drogowego. Możesz stanąć... Przybyliśmy może. Tylko zmieni Ignacy to. Dobrze. Jest piękna ta muzyczka, jest. Ona mi się najbardziej podoba chyba. O, tu jest taniej, będzie, dobra. I tu potrzebujemy towarowych. I te many będą woziły tylko... Tylko kłody. O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pięć. No, jak będzie, że sześć. Stwórz linię. To są Kłodzian NWJ. Tak, jaki jest raper nawet, wiecie? Mi się od razu skojarzyło. A, dobra. Kłodzian NWJ jeździ. Dalej, potrzebujemy duży port zrzutowy gdzieś tutaj wykonać, bo potrzebujemy zrzucić węgiel z tej strony kanału oraz potrzebujemy zrzucić deski z tej strony kanału i przywozić tutaj potencjalnie jeszcze potem maszyny tu oraz tu. Najprzyjemniejsze na świecie to nie będzie, ale spróbujemy, bo stal dowozimy tu, czy tak, 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 czy gdzieś tutaj potrzebujemy mieć drugi port zrzutowy i z niego rozwozić potem potencjalnie. Ewentualnie gdzieś tu pod Calais port zrzutowy mieć. Nie wiem. Dobra, zróbmy jeszcze to. To jest dosyć prosta jeszcze trasa. Dowożąca w sumie tylko... Nie, ją to zrobimy później. Jak pierwsze kursy statków polecą, to wtedy to zrobimy. No dobra, zacznijmy od portu w takim razie tutaj. Port tylko nie pasażerski, a towarowy. I gdzie ma być ten zrzut towaru? To jest dla mnie jeszcze kluczowe. Tu. Gdzieś tu by było logicznym, nie? Bo stąd wyjeżdżają deski, pojadą sobie tędy i tutaj w miasto. Ty wyjedziesz tędy, no, to będzie najrozsądniej. A jestem w stanie Cię tu przypiąć?
What? Zajebiście, patrzcie. Tylko jedna rzecz. No właśnie, bo się trochę boję, że jak zacznę tu przywozić maszyny, to zacznie mi je miasto zjadać, wiecie? Które będę chciał dowieźć tutaj, więc niestety chyba sobie na to nie mogę pozwolić. Jeszcze raz zatem. To jest chyba okej. I interesuje mnie teraz droga. O Jezu, jakie to drogie. Jakie drogie drogi. No patrzcie, jakoś mi się udało taniej to zrobić. Nie wiem jakim cudem. Dobra, potrzebujemy jeszcze oczywiście stoczni. Zajebisty jest ten fragment muzyczny, mi się strasznie podoba. Gdzie tu zawsze mam problem z dokiem, a tędy jest wyjście. Zajebiście. Czyli tutaj możemy dowozić węgiel, możemy dowozić deski teraz. Oraz przyjmować maszyny i przerzucać je tutaj. Zatem to jest jeszcze oczywiste, ale może to zróbmy od razu, że potrzebujemy tutaj dużego placu załadunkowego w tym miejscu, który będzie potem zajmował się rozrzutem całości. Stąd, bo tu będzie kilka rozrzutów. Podobną sytuację musimy taki węzeł logistyczny zbudować gdzieś tutaj. Bo tutaj trzeba dowieźć węgiel oraz deski i wywieźć stąd maszyny. Dobra. To teraz. Teraz mnie popieprzył z samochodami. Jedne jeżdżą tu i wracają. To jest proste. Te jeżdżą i wracają, te przywożą tu. Okej, to było proste. Dalej. Ty dowozisz... Dobra, to muszę mieć wszystkie dedykowane samochody w takim razie. Bo myślałem jeszcze, czy mogę jakoś uszczknąć i zrobić takie samochody, które przewożą jeden towar w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Ale wydaje mi się, że nie mam takiego punktu na trasie, żebym mógł sobie na coś takiego pozwolić. No przez Kale będą musiały jeździć, trudno. Zdarza się i najlepszym. Czy tutaj też jest, a, widzicie? Gdybym tu wstawił, to by mi maszyny pożerało. Nie mogę na to pozwolić. Dobra. Port towarowy. Zróbmy cię tutaj. Nie będzie, że tak. Oraz potrzebujemy teraz wiejska droga. Chodź, kumplu. Dawaj tutaj. Brawo, połączyłeś się. Okej, teraz potrzebujemy tutaj podobne depo, większe zrobić. Czy depo, plac towarowy znaczy się. 30 tysięcy, to było za 24. Fajnie. Dobra. Ruda żelaza, okej. Chociaż to będzie dosyć niekorzystny kąt do wpłynięcia. Może tu byłoby lepsze. Może tego nie przemyślałem. Trudno. Kup statki. Statki mają być ze wszystkim chyba. Czy dedykowany każdy statek zrobić? Boję się, że to nie jest dobry pomysł. Wiecie czemu? Bo jeden statek będzie zbierał i w tą, i w tamtą, więc... Tylko myślę, czy go ulepszyć od razu na dwa terminale. Wiecie co? Zróbmy go na dwa terminale, ten port. I podobnie tutaj. Jak tych statków potem minęło więcej, to może te dwa terminale się przydać. Bo tych statków chciałbym mieć jednak kilka pływających. Dobra, są statki, zatem musimy puścić drewno i węgiel stąd. To jest nie najtrudniejsze. Potrzebuję jeszcze jakiegoś bliższego depo samochodowego tutaj. Hop, jest depo samochodowe. Przypnij się tu. I teraz tak, potrzebuję 4 z węglem. Węgiel. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest prosta linia. To będzie węgiel Anglia i jeździsz sobie, ziomeczku mój drogi, a jeszcze nie możesz sobie jeździć, bo nie masz zbudowanego jeszcze jednego miejsca, towarowe, plac towarowy tutaj, ok, więc węgiel Anglia powstanie, o Jezu, jakie to paskudne tu jest teren, dobra, trudno, stwórz linię węgiel Anglia, przegląd linii węgiel Anglia, dworce raz i dwa, dobra. To jest proste, więc chłopaki jadą na węgiel Anglia. Dalej, potrzebujemy dechy wywieźć. Kup pojazdy drogowe, many wożące deski. I ich 6 sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 sztuk i to będą deski Anglia. Jedziecie stąd.
Tu. Dobrze. Następnie potrzebuję puścić co najmniej jeden statek. Jakie mam towarowe? Aha, ten to jest tankowiec. Na pewno cię trzeba kupić. W dupie to bierzemy to. Szczerze mówiąc, to od razu dwa bym puścił. Nowa linia. Anglia. Francja. Towary. Macie wozić wszystko. Stąd aż tu. Więcej będę potrzebował pewnie tych statków później, żeby ten przepływ był w miarę sprawny. No, na pewno. I teraz podobna sytuacja ma miejsce tutaj, czyli stąd będzie trzeba wywieźć deski, jak już przypłyną. I węgiel. A wysłać tam maszyny. Dobra, to nie jest takie trudne. Przygotujmy jeszcze od razu infrastrukturę tutaj. Hopsa. No i po stronie francuskiej dokończmy inwestycje. Hopsa, dobrze. Teraz potrzebuję tutaj jakiegoś depo samochodowego. Hopsia. Okej, okay, dobra. No i robimy to. Many z rudą żelaza. Raz, dwa, trzy, cztery? Tak, cztery zdecydowanie. Stwórz nową linię i to będzie ruda... ale ładny kolor mi wszedł. Ruda Francja. Jeździsz stąd, kumplu, potąd. Ładnie. To ruszaj. Ruda Francja już jest. Teraz tak, stąd będzie musiał węgiel jeździć tutaj. I deski tutaj. A stal jeździ tu. Zastanawiam się, czy nie puściliśmy jakiejś tu linii. No, tak zrobię. Żeby mogli ominąć to cholerne miasto, wiecie? Bo jednak zależy mi na tym, żeby ta trasa przebiegała mi w miarę sprawnie. Wow, co to za abominacja. Dobra, rób to. Wydaje mi się, że to jest kluczowe. Dobrze. Teraz potrzebuję depo tutaj. To jest depo zrzutowe będzie. No, zrzutowe i pobraniowe, o tak może. Dobra. Dobra, to teraz zanim jeszcze nie pojedzie stal, to nawet nie ma co puszczać. Tylko trzeba spowodować popyt w tym porcie, zatem trzeba zrobić... zacznijmy może od 4 sztuk. Jedne jeżdżą z deskami. Gdzie są deski? Tu, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. I wy się nazywacie deski Francja. Więc deski Francja jeżdżą stąd. Tam. O, przepraszam. Mhm. Kurde, to było trochę głupie, wiecie? Bo deski Francja to może jeździć dwie strony z różnym towarem. Poczekajcie, pokaż mi jeszcze raz te pojazdy, które zrobiłem już. Deski Francja, pojazdy. To się robi tak. Deski Francja, hop, do depo. Niech wyjadą. Niech mi gra wyjedzie, zaraz je wycofam sobie. Wszystko się zatrzymało teraz, bo oni muszą zawinąć gdzieś. Pokaż mi przegląd tej linii. Raz, dwa, trzy, cztery. Zedytujmy je teraz na automatyka. Bo one będą woziły mi w dwie strony. Więc macie linię i jedziecie na deski Francja. Zajebiście, to lecicie. Bo one będą wieźć deski, a wracać z maszynami. To akurat nie jest problem. Dalej i potrzebujemy jeszcze węgiel tutaj przewieźć. To znaczy będzie węgiel Francja linia. No, halo. Bo tutaj nic mi to nie da. One muszą mieć węgiel, bo stal musi pojechać tam i tak. Dobra, towarowe. Więc węgiel. O, raz, dwa, trzy, cztery. Węgiel, Francja. Jedziesz stąd, potąd. Ja ci ładny kredyt zrobił.
ładny kolor linii i potrzebujemy stal tutaj wieść. I to jest ostatnia linia, której potrzebujemy. Tutaj potrzebujemy 6 samochodów. Stal. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczywiście to wszystko będzie paskudnie nierentowne na razie. No, trzeba. Będzie stal Francja. Jedziesz stąd. Tu. Mhm. Czy wszystko zostaje dowiezione? Dobra. Wydaje się, że tak, bo wrócą maszyny tam, więc muszą maszyny być jeszcze tutaj dowiezione stąd oraz muszą maszyny być dowiezione z tego portu tu. No, to na razie nie potrzebujemy tego robić. No dobra, słuchajcie, ruszyło. Ruszyła maszyna, nic jej nie zatrzyma. Pewnie stracę te wszystkie pieniądze w rok, co mi zostało, 6 milionów. Gra już zaklatkowała, po prostu jak wypuściłem wszystko, zobaczcie jak to klatkuje. Ile mam FPS-ów? Nie no, 63 masz, ale jak latasz, to spadasz. Ło, ale spadki. Dobra, te wszystkie pojazdy muszą wyruszyć. Patrzcie, już Dunkierka mają pasażerów. O, ale kork, to będzie źle. Tutaj będzie wyjazd kolejowy później. Pojazdy ruszyły moje dzielne. Dobra, zaczynacie powodować popyt przynajmniej. O, jest pierwsze drewienko. Jedziemy, pierwsze kłodziany już jadą. Na razie to wjechały inne samochody. I się trochę zaklinowały tutaj. Dobra, kłodziany NWJ jeszcze nic tam nie osiągnęły specjalnego. Wungiel zaraz zacznie jeździć. Budowa geologiczna kanału La Manche jest powszechnie znana. Jednak żeby zachować bezpieczeństwo, powinniśmy zbadać stan dna morskiego, żeby było się bez wypadków. W końcu nasi przodkowie nie chcieli podejmować tego projektu właśnie z obawy przed katastrofą i nie chodziło im wcale o inwazję kontynentalnych Europejczyków. Kup statek przeznaczony do wykonywania pomiarów geologicznych i wyślij go do podświetlonego obszaru na około 60 dni. Przez podświetlony morski obszar przebiega morski szlak transportowy. Możesz zatrzymać statek, gdy dotrze do zaznaczonego obszaru. Czy jakiś inny statek kupić? Ach, ty jesteś. No to płyń. Czy muszę jakikolwiek zatrzymać? Nie jestem pewien, o co do końca chodzi. Coś tu już zwożą, węgiel na razie. Więcej statków będę potrzebował, to na pewno. Czy jest jakiś specjalny statek? Sprawdźmy to. Zatrzymaj się tu. Do pomiarów geologicznych. Poduszkowiec. To? Messchniff. No to wydaje się, że to ty. Zrób sobie linię też stąd tu. Nie chcę płyń. A te nie chcę pływają. Przepraszam, ja was niepotrzebnie zatrzymałem. Płyniecie. Dobra, Dunkierka już zbiera ludzi. Ła, już stoją ludzie, patrzcie, na pasażera wysłał. Stąd też już jadą, więc zaraz mi to przynosi zyski. Mówiłem, to była dobra linia, bo to było daleko od siebie, więc... A że komunikacji tu nie ma za grosz, to będzie działać to. Dobra. Ale to jest dobry moment, żebyśmy sobie na dzisiaj zakończyli, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i co, klasycznie ode mnie, ja bym Ignacy, byliście wy, a to moi drodzy był Transport Fever, a my widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.